od 1 Królewskiej 19:8. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku przez 40 dni i 40 nocy aż do Góry Bożej Choreb. O nas, jako o wierzących, jest powiedziane, że mamy skarb w naczyniu glinianym. Naczyniem glinianym jest nasze ciało. A ten skarb to jest właśnie ta moc, która przewyższa naszą naturalną moc, która pochodzi od Pana. To jest oczywiście działalność też Ducha Świętego. A w Mateusza 25 jest to porównane do oliwy na zapas, do Ducha Świętego, którym jest każdy wierzący, który uwierzył w Pana Jezusa, zapieczętowany. I przeczytam 13 wersetów 25 rozdziału Mateusza. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. I tutaj jest miejsce z Mateusza, także z 7 rozdziału, które warto wziąć pod uwagę. 7 rozdział Ewangelii według Mateusza. I to jest 23 werset. A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Przeczytam to od 21 wersetu, aby było wiadomo szerzej, w jakim otoczeniu ta wypowiedź Pana pada. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. I ten fragment, 25 rozdział Mateusza, pokazuje nam przypowieść, podobieństwo, które ma to do siebie, że nie jest powiedzeniem wprost, o co chodzi, natomiast w jaki sposób należy podchodzić do interpretacji rzeczy, które nie są bezpośrednio wprost powiedziane. Zasada jest taka, że miejsca jasne, takie jak na przykład Jana 3 rozdział 16 werset, gdzie Pan Jezus mówi:
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest miejsce jasne, z którego wiemy, że kto uwierzy, ma życie wieczne. To jasne miejsca odświetlać mają nam te miejsca Słowa Bożego, które zawierają w sobie nutę tajemniczości. Właśnie podobieństwa zawierają w sobie pewne rzeczy, które są takim szkicem, które zawierają główne przesłanie, ale nie wolno się za daleko zapędzać, aby nie wyskoczyć poza barierki, które są ustawione przez miejsca jasne. To jest bardzo ważne. I teraz patrząc na to miejsce, 25 rozdział, jeśli byśmy chcieli je przenieść na naszą sytuację, braci i sióstr w Chrystusie i tych, którzy ich otaczają, tych, którzy nas otaczają, widzimy, że jest tutaj przez Pana Jezusa powiedziane o 10 pannach. 10 jest to liczba mówiąca o odpowiedzialności ludzkiej. 10 panien pokazuje nam, że mamy 10 osób podobnych do siebie, panny. Czyli można powiedzieć w podobnym wieku. 10 dziewic, ponieważ to jest to samo słowo, które mówi panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Jezus. Czyli 10 dziewic, które można powiedzieć są tutaj pokazane jako reprezentant. Reprezentant kogo? Mają lampy. O czym mówi lampa? Wziąwszy lampy swoje. To były ich świadectwa. Lampa mówi o świadectwie. O zewnętrznym świadectwie człowieka. I zewnętrzne świadectwo każda z tych panien miała identyczne. Czyli jestem chrześcijanką. Jestem chrześcijaninem. Tak można by powiedzieć, świeciły ich lampy. To ja jestem chrześcijaninem. I wyszły na spotkanie oblubieńca. I bardzo piękny werset, ale werset drugi pokazuje nam, że nie wszystko jest tak idealnie, jak wygląda w wersecie pierwszym. Słowo Boże dodaje tutaj dodatkową, ważną informację. 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. 5 głupich, 5 mądrych. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. I tutaj od razu nam przychodzi na myśl, na czym miałaby polegać ta ich głupota, jak nie właśnie na tym, że nie uwierzyły w Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, a zewnętrznie nosiły świadectwo, że są chrześcijankami, chrześcijanami. 5 zaś mądrych. I właśnie widzimy, w trzecim wersecie się wyjaśnia. Głupie bowiem zabrały lampy, czyli świadectwo zewnętrzne. Jestem chrześcijanką, jestem chrześcijaninem. Ale nie zabrały z sobą oliwy. Oliwa mówi o Duchu Świętym. Oliwa wskazuje nam na zapieczętowanie Duchem Świętym, które staje się własnością każdego, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. W momencie, gdy ktoś uwierzy w to, co Pan Jezus powiedział w Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, od tego momentu jest zapieczętowany Duchem Świętym raz na zawsze, nieutracalnie, ma Ducha Świętego mieszkającego w nim. Jest świątynią Ducha Świętego i Chrystus przez wiarę mieszka w jego sercu i Chrystus przez wiarę oczyścił jego serce. Jest to własnością tego człowieka. Skoro Duch Święty jest porównany w wielu miejscach Starego i Nowego Testamentu do oleju, to widzimy, że obecność Ducha Świętego odróżnia te 5 od drugich 5. Jedne mają Ducha Świętego, bo uwierzyły w Pana Jezusa Chrystusa, bo uwierzyły, więc nie są nazywane przez Pismo Święte głupimi. Natomiast te, które są głupie, nie uwierzyły w Boga, uważają, że Boga nie ma i na zewnątrz podają się za chrześcijanki.
chrześcijan. Kulturowe chrześcijaństwo, taki termin istnieje, polega on na tym, że najbardziej bezbożni ateiści zewnętrznie przybierają postać chrześcijan, bo kulturowo im to pasuje. Dlatego, że jest to, a to z powodów kariery, a to z powodów innych, po prostu miłe i przyjemne. W naszym kraju z pewnością spotkaliście kogoś takiego. Ja spotkałem wiele takich osób, które oficjalnie mówią, że nie wierzą w nic z chrześcijaństwa, bierzmują swoje dzieci, chrzczą swoje dzieci, chodzą co niedzielę do oficjalnego kościoła, który jest dominującą religią w naszym państwie. Ale to nie tylko w tym miejscu takich ludzi można spotkać. Można ich spotkać w zasadzie w każdym wyznaniu. Natomiast jest to zewnętrzna lampa, zewnętrzne świadectwo, ale bez Ducha Świętego. Bez życia Bożego w sobie. Bez tego, co czytaliśmy właśnie w pierwszej królewskiej 19:8, takiej wewnętrznej mocy, aby kroczyć przez ten świat przez 40 dni w mocy tego posiłku, aż do zabrania przez Pana Jezusa z ziemi. I co widzimy w 4 wersecie? Mądre zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. I tak po ludzku mówiąc, to jest przecież takie oczywiste, że jak bierzemy latarkę, bierzemy baterię. Dzisiaj pewnie podładowalibyśmy ją albo wzięlibyśmy powerbank. I to jest oczywiste, że to jest tak prosta, oczywista sprawa. Natomiast głupie właśnie nie zrozumiały, że w chrześcijaństwie najważniejsze jest uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa. Cała reszta jest ważna, ale najważniejsze jest, czy się wystartowało, a nie czy się biegnie. Czy się wystartowało z miejsca, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, a nie z innego miejsca, bo wtedy cały bieg jest nieważny. Cały bieg nie ma znaczenia, gdy się biegnie, nie wystartowawszy z miejsca, gdzie jest oficjalny punkt startu. A oficjalnym punktem startu w chrześcijaństwie jest uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I te głupie panny tego nie zrobiły. I nie miały Ducha Świętego w sobie. I 5 werset. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się... I teraz przekręcę. Zdrzemnęły się tylko głupie, a mądre czuwały. Tak nie jest napisane. 5 werset brzmi. Słowo Boże mówi, a gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Kto się zdrzemnął? Wszystkie. Mądre i głupie. Być może głupie zasnęły szybciej, a być może nie. Historia pokazuje, że prawdopodobnie to mądre zasnęły szybciej. Dlatego, że jeśli patrzy się na tak zwane pisma ojców Kościoła, to herezja jest w tych pismach. Tego, co zgodne ze Słowem Bożym, praktycznie nie było. I można powiedzieć, że poza Pismem Świętym te wszystkie pisma, które potem były pisane przez panny głupie. Bardzo mało z nich było widać, że rozumie, o co chodzi w Słowie Bożym. I tutaj nie mamy tego powiedziane, które pierwsze zostały. Być może było to po równi. Ale gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Pierwsza rzecz, którą Kościół zapomniał, to, że ma czekać na Syna z niebios. I to była pierwsza rzecz, która stała się nieaktualna w chrześcijaństwie. Druga rzecz, którą zgubił, to uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli popatrzymy na historyczne dokumenty, widzimy, że tam jest od razu liturgia, świadectwo zewnętrzne, pompa, dużo zewnętrznego blichtru. Bez
uwierzenia w Pana Jezusa. Historyczne rzeczy, fakty podtrzymane bez uwierzenia w Pana Jezusa. Bez oczekiwania na oblubieńca. I jeśli położymy 10 osób, 5 z nich będzie nieżywe, a 5 z nich będzie spało. I położymy je i popatrzymy na nie z odległości 10 metrów. Wszystkie będą wyglądać tak samo. Nie ruszają się, nie widać, żeby oddychały. Nie widać różnicy. Dlaczego powiedziałem o tym? Dlatego, że Słowo Boże nazywa ludzi niewierzących martwymi. Martwymi duchowo. Umarli przez upadki i grzechy, w których chodzą według modły tego świata. I chrześcijanie, 5 mądrych panien, tak samo wygląda w momencie snu, jak 5 panien głupich, które nie uwierzyły, które są martwe duchowo. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Będzie takie spotkanie z Panem Jezusem. Pan Jezus przyjdzie po swoich, zabierze ich, a po 7 latach razem z nimi wróci na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze, aby rozpocząć 1000-letnie królestwo i panować na ziemi 1000 lat, a to królestwo potem przejdzie w wieczne królestwo. I 7 werset mówi: wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. No logiczne, że jeśli te lampy były zużytym już olejem, musiało dojść do spostrzeżenia, które widzimy w wersecie 8. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Jest to pytanie, które jest oczywiste w warunkach ludzkich. W warunkach ludzkich, gdy czegoś zapomnę, a ktoś drugi ma, to się go prosi: daj. I ta osoba chętnie da, jeśli może. Jeśli nie może, no to powie, że nie może. I tak się właśnie stało w 9 wersecie. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Tu jest oczywiście właśnie prawo wynikające z podobieństwa, bo Ducha Świętego kupić się nie da. Zbawienia kupić się nie da. Nie jest to możliwe, aby kupić zbawienie, choć Słowo Boże wymienia faktycznie: przyjdźcie i kupujcie bez pieniędzy. I jest to też użyte do przyjęcia zbawienia. Czyli kupujcie bez pieniędzy, jest tak powiedziane. Natomiast tu widocznie widzimy sprzedawców, którzy chcieliby ciągnąć zyski. I niestety widzimy, że to się rozpowszechniło w szerokich kręgach, że jeśli chce się na czymś zarobić, to najwięcej da się zarobić na tym świecie na religii. Nie na social mediach, nie na produkcji samochodów, nie na lotach w kosmos, tylko od wieków zawsze najwięcej dało się zarobić na religii. Bo sprzedawano to, co te głupie panny chciały kupić. One nie były w stanie mieć tego za darmo, bo nie uwierzyły w Pana Jezusa, a chciały mieć zewnętrzne świadectwo. Więc kupowały sakramenty, kupowały różnego rodzaju rzeczy związane z tym, co jest zewnętrzne, co składa się na tą zewnętrzną lampę, na zewnętrzne świadectwo. Natomiast nie miały oleju. Bez oleju lampa działa bardzo źle. Pali się wtedy knot. Jeśli olej jest dobrze skąpany w oleju, knot się oczywiście troszkę pali,
ale dużo mniej. Przynajmniej tak było w tych lampach, które ja miałem, bo kiedyś mieszkałem w warunkach, gdzie często gasł prąd, wyłączano prąd i świeczki i lampy na olej były moją codziennością. I wtedy się nauczyłem, że jeśli knot jest mocno skąpany w oleju, to pali się dłużej i oszczędniej. A gdy jest on suchy, bez Ducha Świętego, mówiąc dzisiejszym obrazem, to się pali ciało i zużywa się ciało. I tak Słowo Boże nas zresztą uczy. Właśnie w tym pierwszym Królewska 19:8 to nie Eliasza ciało brało w tym udział, żeby przenieść go z miejsca na miejsce, tylko źródłem tej mocy była moc Boża w tym, co zostało mu przekazane przy okazji tego dziwnego posiłku. Moc Boża uzdalnia ludzi do rzeczy, które po ludzku są niemożliwe. Do rzeczy, które od strony ludzkiej nigdy nie mogłyby mieć miejsca. I my jesteśmy takim cudem tutaj. Gdyby nie wiara w Pana Jezusa, to w tej sali nie byłoby nikogo, albo byłoby dużo mniej osób. Tylko wiara w Pana Jezusa Chrystusa może wierzących zgromadzić w jednym miejscu. I głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Wypalił się olej, zaczęły palić się knoty. Na to odpowiedziały mądre. O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele. I zamknięto drzwi. Tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że nadejdzie taki dzień, kiedy szansa na zbawienie się zakończy. Naturalnie jest to dzień, który rozlicza wszystko. Jeśli ktoś nie doczeka przyjścia Pana, to jest to dzień jego cielesnej śmierci. Jeśli ktoś doczeka przyjścia Pana, to jest to moment, kiedy przyjdzie pochwycenie, będzie zabrany z ziemi Kościół, będą zabrani wszyscy wierzący, i na ziemi nie zostanie ani jeden wierzący. I tutaj widzimy, że odzywa się właśnie ta gromada tych pozostałych panien. 11 werset. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. Domagają się kolejnego otwarcia. Domagają się tego, żeby wpuścić ich. Chcą drugiej szansy. Można powiedzieć, że jeśli patrzymy na historię całej Biblii i popatrzymy na osoby, które uwierzyły w Pana Jezusa, to ja osobiście szukałem i nie znalazłem sytuacji. Być może źle czytałem, być może za słabo szukałem, ale nie znalazłem ani jednego przypadku kogoś, kto uwierzył za drugim razem. Albo ktoś uwierzył od razu, gdy miał głoszoną Ewangelię, albo go nigdy nie spotykamy już jako wierzącego. I tak właśnie tutaj widzimy, że te 11 werset chciały mieć otwarte, chciały mieć drugą szansę. Chciały mieć szansę, można by powiedzieć, gdy już było za późno. Tu jest powiedziane później. Było już za późno. Nastanie taki moment, że będzie dla każdego za późno, kto nie skorzystał z uwierzenia w Pana Jezusa, kto uważa Jezusa za kłamcę, bo uwierzenie w Pana Jezusa to nie jest coś nadzwyczajnego, to jest po prostu stwierdzenie, Jezus nie kłamie.
wierzę Jezusowi. Jezus mówi prawdę, wierzę w Jezusa. Tak mówi w listach Jana Jan. Kto nie uwierzył, uczynił z Boga kłamcę, bo Bóg złożył świadectwo o swoim Synu. Więc jeżeli ktoś nie wierzy Bogu, mówi, Bóg kłamie. To jest poważna sprawa. A że Duch Święty to mówi, to jest to nieusłuchanie świadectwa Ducha Świętego. Uznanie, że Bóg nie jest godny wiary. Więc tutaj jest wyraźnie pokazane, że tej drugiej szansy tym pannom odmówiono. I tak właśnie jest, że druga szansa nie istnieje. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. W przypowieściach jest powiedziane, gdzie drzewo pada, tam leży. Żywy pies jest lepszy niż martwy lew. I tutaj widzimy wyraźnie, że następuje moment, kiedy to drzewo się przewróci i już będzie tam leżeć, gdzie upadło. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Tutaj jeszcze ten 7 rozdział Mateusza, ponieważ jest bliski z tym sformułowaniem, nigdy was nie znałem, warto mu się przyjrzeć, bo tu widzimy dużo aktywności ludzkiej, 21 werset. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Czyli widzimy, że mamy kogoś, kto składa zewnętrzne świadectwo. Ma, mówiąc z ustami dzisiejszej przypowieści, lampę. Mówi, Panie, Panie, do Pana Jezusa. Uznaje Jezusa za Boga, bo to sformułowanie w Starym Testamencie, ilekroć jest dwukrotnie właśnie Jahwe, Jahwe, znaczy po prostu Boga Bogów, czyli najwyższego Boga. Uznaje Jezusa za najwyższego Boga. I nie każdy, kto uznaje Jezusa formalnie przyznając się do boskości Chrystusa, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W Ewangelii Jana była taka sytuacja, że pytano Pana Jezusa, co mamy czynić, aby spełniać wolę Bożą. I Pan Jezus powiedział, uwierzyć w tego, którego Bóg posłał. I to powtórzone jest dwa razy przez Pana Jezusa. Dwa razy zostało to pytanie zadane na dwa różne sposoby. Co jest wolą Bożą? Co jest wolą Boga Ojca? I odpowiedź Pana Jezusa dwukrotnie jest uwierzyć w Jezusa Chrystusa. I to jest wola Ojca, który jest w niebie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest ten punkt. Ale oni woleli wydawać zewnętrzne świadectwo, nie wierząc w Jezusa. Czy można być głupszym? W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie? I tutaj są różne rzeczy. Prorokowaliśmy w imieniu Twoim. Jak mówi pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, prorokowanie to jest mówienie do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu, pocieszeniu. Czyli stawiali się w tym świadectwie chrześcijańskim jako ktoś, kto chce pomóc innym chrześcijanom. Prorokowali. Wypowiadali się w imieniu Bożym do ludu Bożego. W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów i to jest właśnie tragedia tego, że nie wierząc w Pana Jezusa robili te wszystkie rzeczy. Po co pracować w firmie, z której nie dostaje się podstawowego benefitu, czyli można by powiedzieć, nie jestem zatrudniony w jakiejś firmie, ale dla niej pracuję. Nonsens.
owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Tragedia jest tutaj pogłębiona, bo Pan Jezus w ogóle nie kwestionuje tego, że oni to wszystko zrobili. Oni te wszystkie rzeczy wykonywali. Oni te wszystkie rzeczy realizowali. Judasz chodził przez 3 lata z Panem Jezusem. Lub 3,5, zależy jak liczyć. I wykonywał wszystkie te rzeczy. On głosił Ewangelię ludowi ziemskiemu, izraelskiemu. On brał udział nie tylko w głoszeniu Ewangelii, ale również brał udział w wypędzaniu demonów i brał udział w czynieniu wielu cudów. I Judasz nigdy nie uwierzył, bo tak mówi Słowo Boże, że on przez Pana Jezusa był wymieniony wprost jako człowiek, który nigdy nie uwierzył w Pana Jezusa. I tutaj jeszcze mamy kwestię taką, żebyśmy widzieli wyraźnie, że podstawową kwestią, aby mieć tą moc wypływającą z obecności Ducha Świętego w naszym życiu, musimy zaliczać się do tych 5 mądrych panien. Te 5 mądrych panien ma Ducha Świętego w sobie, ma oliwę. Nie możemy tego przekazać nikomu innemu. Bóg nie ma wnuków. Nie mogę wziąć ze swojej oliwy i dać dziecku. Dziecko samo musi uwierzyć. Samo osobiście musi uwierzyć, że Pan Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Samo musi uwierzyć, że Bóg, składając świadectwo o swoim Synu, powiedział prawdę. Nie czynić z Boga kłamcy. Tylko samemu dziecko takie musi uwierzyć. Musi mieć tą oliwę w sobie. Musi mieć Ducha Świętego w sobie w wyniku tego, że uwierzy w Pana Jezusa. Nie w wyniku tego, że kupi, bo tego kupić się nie da. To zewnętrzne świadectwo jest ważne, o ile ma się olej. Jak się nie ma oleju, to zewnętrzne świadectwo jedynie jest zewnętrznym świadectwem, teatrzykiem. I ono jest nieistotne z punktu widzenia wiecznego zbawienia, a jest tylko zewnętrzną fasadą. Głupotą, jak mówi 25 rozdział Mateusza. Dlatego dbajmy o to, aby nasze świadectwo było w ten sposób wydawane, aby wśród wierzących, prawdziwie wierzących, być widocznymi. I widocznymi też dla świata, ale żeby mieć dla nich do przekazania tą główną wieść, że Pan Jezus umarł za ich grzechy. I Pan Jezus jest Zbawicielem. I uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I nie jesteśmy sami. 1 Koryntian, 9 rozdział, 19 werset. Mamy tutaj wyraźnie powiedziane, jak działał apostoł Paweł. Apostoł Paweł, 9 rozdział, 19 werset, mówi tak w pierwszym liście do Koryntian. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, aby jak najwięcej ludzi pozyskać. Czyli widzimy, że mamy nie spać, jak te panny tutaj, tylko mamy czuwać, czekając na Pana i do tego zamieszkującego nas Ducha Świętego dokładać to zewnętrzne świadectwo, niech to świeci, niechowane pod korcem. I tak jak wspomniałem, nie jesteśmy osamotnieni, choć wydaje nam się, że tu jest tylko nasz mały zbór, mała świeczka, mały świecznik i dookoła ciemno. To na pociechę przeczytam Rzymian 11:3-4, bo mieliśmy wspomniane, że Eliasz też myślał, że jest sam. I to jest powiedziane, żeby nas pocieszyć, żeby nas uradować, żeby wskazać nam, że skoro tak wielki mąż jak Eliasz w tym zakresie
trochę za mocno popadł w zniechęcenie, tak i my tym bardziej mamy ku temu pokusę. Bo najgorszy dzień Eliasza jest lepszy niż mój najlepszy dzień. To był tak wielki mąż Boży, oddany Panu i oddany Słowu Bożemu. 11 rozdział listu do Rzymian, 3 i 4, 2 werset. Tutaj widzimy, co mówi Pismo o Eliaszu. To jest połowa 2 wersetu 11 rozdziału Rzymian. Co mówi Pismo o Eliaszu? Jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli. To wszystko prawda, to zrobili. Ale nieprawdą jest ta trzecia część. I zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. I właśnie widzimy, że my możemy nie dostrzegać ich, tak jak Eliasz, który przecież miał bystry wzrok, nie wszystkich z tych 7000 dostrzegł. I możemy popadać w zniechęcenie, ale Słowo Boże wydaje wyraźne świadectwo, że choć wszyscy śpią, wszyscy mają to generalnie zaniedbane, tak, że ludzie niewierzący wyglądają tak jak wierzący, a wierzący tak jak niewierzący, to Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na prawdę skrywaną na dnie duszy, jak mówi psalm. Miłujesz prawdę skrywaną na dnie duszy. I ten Duch Święty odróżnia te głupie panny od mądrych. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, jest gwarancją do tego, żeby ten olej mieć w sercu. I to powinno być dla nas pociechą, że nawet w najciemniejszym dniu my mamy olej w lampie i możemy mieć pewność zbawienia. Choćby wszystko dookoła waliło się, to my mamy Ducha Świętego podarowanego nam, a Duch Święty rozlał miłość do Boga w sercach naszych, także się przelewa. I to nie jest nasze dzieło, tylko Boże.